Druga warstwa, czyli... Minęło kolejne kilka tygodni. Ja znowu w samochodzie jadę do warsztatu lub do garażu budować dalej samochód. Co jest... Co mnie cieszy, to to, że będę lakierował komorę silnika. Ona jest już w dużym stopniu przygotowana. Poprzedni raz ją można powiedzieć wyczyściłem i polakierowałem lakierem epoksydowym, a teraz jest etap już kończący, czyli polakierowanie kolorkiem i bezbarwnym. Co do lakieru, koloru tego lakieru, to wam nie powiem, zobaczcie go w tym filmie. Taka mała niespodzianka. A jak ktoś nie wie, o co chodzi, to zapraszam do zobaczenia poprzednich filmów, jak doszedłem do etapu odnowy komory silnika w tym samochodzie, który buduję. I to jest trzecia era blacharska. Gorąco zachęcam do tego, do zobaczenia tego filmu, ponieważ on jest preludium do rozpoczęcia kompletowania i składania całego samochodu w taki sam sposób, jak ja go rozłożyłem. Pierwsza wyrzutnia rakiet. Wyjechać. Ambaras. Co ja muszę zrobić? A, mam zdjąć to. Przykładnia kierownicza. Z sankami chciała się przejechać na mojej autorskiej obrotnicy. Więc bardzo szybko ją wsadziłem na tylną kanapę i jedziemy. A tu przed ścianą jest karoseria. No jak widać, jest tyle miejsca. Dzięki temu teraz swobodnie będę mógł chodzić z pistoletem i lakierować. I nie będę musiał robić wigibasów, żeby dotrzeć do tych powierzchni tu z przodu. Ponieważ odkręciłem już tą podłużnię. Nie podłużnię, co ja gadam. Obrotnicę. Przed etapem kładzenia lakieru bazowego trzeba lekko przetrzeć ten podkład epoksydowy. Potem bezpośrednio to będzie od razu podkład akrylowy, kolor bazowy i lakier bezbarwny. Trzy na raz, aby nie trzeba było tego za każdym razem przecierać i łamać tej powierzchni, gładkiej powierzchni. O, tak gdzie jak widać, tu się błyszczy, jest nieprzeszlifowane. Tu jest zmatowione, przeszlifowane. Warto zapewnić sobie taki kostium. To jest nieduży koszt, około 20 zł. On nam zabezpieczy ubranie, dodatkowo włosy. A dodatkowo się śmiesznie wygląda. Wygląda się niczym z laboratorium.
tak wygląda komora silnika pokryta podkładem akrylowym. Lakierowanie włącznie z, można powiedzieć, usuwaniem odkurzu taką specjalną szmatką zajęło mi około 2 godziny. To jest o wiele więcej niż przewidywałem. A dodatkowo podczas lakierowania popsuł się kompresor. I to było o godzinie 12:40. Chodziłem w sklepie do 13, więc od razu musiałem zostawić wszystko i wjechać szybko kupić kompresor. Kupiłem drugi kompresor, bo ten, który miałem, to on już miał bardzo dużo lat. Od nowości miał chyba z 8 i to był ten, co się zawsze zaczynał przy lakierowaniu klatki. Myślałem, że uda mi się skończyć też tą komorę tym kompresorem, ale niestety on stwarzał już duże problemy wcześniej. Dziś był magiczny dzień, kiedy się wysypał. Mogę go szybko pokazać. No jest tutaj na zapleczu pracowni tutaj. Działa bardzo fajnie. Bardzo szybko się ładuje. To jest mój prowizoryczny wyciąg odkurzu. To jest rura i tam jest wiatrak w drzwiach. Wygląda paskudnie, ponieważ to jest rozwiązanie tymczasowe. Jak dużo rzeczy, których to jest tymczasowo, ale tak jest właśnie w życiu. Tak widzicie, wygląda to według mnie bardzo fajnie w porównaniu do wcześniejszej sytuacji. I teraz zajmę się przygotowaniem koloru i niespodzianka! Taki ubrałem kolor. Zaraz pokażę, co jest w środku. Mam nadzieję, że to jest kolor taki jak chciałem. Ten sklep lakierniczy, można powiedzieć, nie dobiera koloru z kodu, tylko ma takie urządzenie cyfrowe, które samo bada lakier na samochodzie, więc musiałem dobrać z tak zwanych fiszek ten kolor. Tam było bardzo dużo tych odcieni tego koloru, który chciałem, i wybrałem jeden z nich i zaraz pokażę, jak wygląda. Więc to jest ta wspomniana puszka. To nie jest prawda tutaj, ale nie ma sensu o tym dyskutować. About an onion. It's also an onion where the onion is put. This is the tip of the onion. The onion. Tak. Co ciekawe, ten wspaniały lakier. Co ciekawe, nie ma konieczności dodawania utwardzacza do tego lakieru. Więc to mnie bardzo cieszy. Więc to nie jest do końca taki jak chciałem kolor. On jest taki, można powiedzieć, błyszczący czarny. Byłem pewny, że będzie wchodził w grafit, ale jeszcze się to okaże na końcowym etapie, czyli na etapie już polakierowanego samochodu, gdzie będzie rozlany na dużej powierzchni i dzięki temu będzie go widać w pewnym sensie w słońcu. Pachnie super. Betoniowym lakierem się tego napił. Tutaj nalałem 150. To naleję 200 od razu. Dobra. To powinno bez problemu starczyć na cały, na całą komorę. Ale nie chcę też się wymądrzać przed tym, jak to zrobimy, więc taki śmieszny jest kolor.
To nie jest czarny. To nie jest też szary. Miał być czarny, wpadający w szary. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Zmieszałem, to super wygląda. Jakby taki wyszedł, to byłbym bardzo zadowolony. Druga warstwa, czyli lakier bazowy. Zaczynamy! Zaczynam właśnie od takich skomplikowanych miejsc, bo odkurz, który będzie z tego leciał, będę celował tutaj, leci na te wszystkie płaskie powierzchnie i się przykleja, więc wymyślałem, że akumuluję najpierw to, potem płaskie powierzchnie, wtedy będzie lepszy efekt końcowy.
Zobaczcie!